Czy ludzie żyli w epoce dinozaurów? Według teorii ewolucji dinozaury wyginęły około 70 milionów lat temu, a więc ich kości powinny skamienieć, po tkance, po krwi nie może zostać już ani śladu, prawda? Tymczasem Mary Schweitzer, paleontolog z Uniwersytetu Północnej Karoliny, natrafiła na komórki krwi oraz na tkankę tyranozaura. Do odkrycia doszło przypadkiem, ponieważ noga tyranozaura nie mieściła się w helikopterze, którym przewożono jego skamieniałości, złamano ją i to dało sposobność paleontologom, żeby zajrzeć do wnętrza tej kości. I co się okazało? Pani Schweitzer odkryła morfologię krwi oraz tkankę tyranozaura w tej kości. Oto co powiedziała o swojej reakcji na widok czerwonych ciałek krwi. Powiedziała: dostałam gęsiej skórki, bo każdy wie, że takie rzeczy nie mogą przetrwać 65 milionów lat. Uczeni uważają na ogół, że organiczne molekuły nie mogą przetrwać dłużej niż 100 tysięcy lat, a DNA jakieś 50 tysięcy lat. O czym to świadczy? Może wiek dinozaurów należy liczyć w tysiącach lat, zamiast w milionach. Proszę zobaczyć, tutaj mamy krew i żyłę tego właśnie tyranozaura. Jest tu morfologia krwi. Proszę zauważyć, że tutaj jest tkanka, która ciągnie się jeszcze, zachowała swoją świeżość, zachowała elastyczność. Widzimy tutaj włókna w okolicach kości, co nie byłoby możliwe, gdyby zwierzę to przestało żyć 65 milionów lat temu. Profesor Schweitzer nie jest cenionym paleontologiem, a jednak początkowo nie mogła znaleźć żadnego pisma, które zgodziłoby się napisać o jej odkryciu. I powiedziała tak: od jednego z redaktorów usłyszałam, że fakty są nieważne, skoro wiadomo, że takie odkrycie jest niemożliwe. A kiedy zapytałam go, czy jakieś fakty mogą go przekonać w tej sprawie, odpowiedział: żadne. A więc możemy zobaczyć, jak paradygmat, pewien światopogląd, jaki mu hołdują uczeni, wpływa na ich podejście do dowodów, do faktów. Góruje nad faktami. W końcu magazyn Discovery poinformował o tym odkryciu, tytułując artykuł "Niebezpieczne odkrycie". I na początku tego artykułu autor napisał: kiedy nieśmiała pani paleontolog znalazła miękką, świeżą tkankę wewnątrz kości udowej tyranozaura, usunęła granicę pomiędzy przeszłością i teraźniejszością i wybuchło piekło. Ta granica między przeszłością i teraźniejszością to jest około 65 milionów lat, które według ewolucjonistów upłynęły od wyginięcia dinozaurów. Ale ciekawa rzecz, ponieważ już teraz nikt nie kwestionuje tego, że w wielu skamielinach dinozaurów znajduje się żywa tkanka, bo do podobnych odkryć doszło również w Chinach zupełnie niedawno i w innych miejscach. Ale uczeni, zamiast zakwestionować teorię, według której te zwierzęta wymarły 65 milionów lat temu, skłaniają się raczej ku wierze w coś, co na pierwszy rzut oka, co wydaje się absurdem i w co, jak sama pani Schweitzer powiedziała, takie rzeczy nie mogą przetrwać 65 milionów lat. Tymczasem jednak uczeni wolą wierzyć w to, że jakimś cudem ta żywa tkanka ma 75 milionów lat, niż przyjąć alternatywę, która byłaby zgodna z biblijną chronologią, a mianowicie, że te zwierzęta żyły na Ziemi relatywnie niedawno i ich wiek należałoby liczyć w tysiącach lat. To sobie ktoś pozwolił na taki żart. Ten pan mówi, chyba do żony: uczeni odkryli żywą tkankę T-Rexa. Mówią, że ma 75 milionów lat. Na to żona: 70 milionów lat? To bójda. Moja kanapka z szynką nie wytrzymuje nawet 3 tygodni. Dinozaury według założeń ewolucjonistycznych uczonych wyginęły dziesiątki milionów lat przed pojawieniem się człowieka
na Ziemi, według ich teorii. Dlatego też nikt z żywych ludzi nigdy nie oglądał żadnego żywego dinozaura, prawda? Natomiast Biblia co mówi? Biblia mówi, że wszystkie stworzenia, włącznie z dinozaurami, współistniały z człowiekiem od początku. I kto ma rację? Nawiasem mówiąc, w Biblii nie może występować słowo dinozaur, bo ono powstało dopiero w XIX wieku. Wcześniej nazywano te zwierzęta inaczej. A słowo dinozaur bierze się z greckiego deinos, czyli straszny, oraz sauros, czyli jaszczur. Inaczej mówiąc, straszny jaszczur albo straszny gad. Pod koniec XIX wieku zorganizowano wyprawę do kanionu Huvasupai, który jest położony w północnej Arizonie, niedaleko Wielkiego Kanionu. I wzięło w tej wyprawie udział kilku naukowców, m.in. paleontolog Charles Gilmour oraz Samuel Hubbard, który był kuratorem Muzeum Archeologicznego w Oakland. Na ścianach tego kanionu Huvasupai zobaczyli wiele rysunków skalnych przedstawiających zwierzęta, w tym niektóre wymarłe. Patyna, która pokrywa te rysunki, świadczy, że wykonano je przynajmniej kilkaset lat temu. A więc zanim poznaliśmy dinozaury, dowiedzieliśmy się o nich za sprawą wykopalisk. Największe wrażenie wywarła na nich figura o wysokości około 28 cm, przedstawiająca zwierzę o długiej szyi i jeszcze dłuższym ogonie. I dr Hubbard uważał, że przedstawia ona dinozaura z rodziny kaczorowatych, edmontozaura, który miał wyginąć 65 milionów lat temu. Widzimy, że czaszka tego roślinożernego dinozaura z rodziny hadrozaurów była spłaszczona, zakończona szerokim dziobem, stąd ta nazwa kaczowate, bo trochę przypomina dziób kaczki. Czaszka tego roślinożernego dinozaura, znaczy jego wysokość, to była gdzieś tak w granicach 10 do nawet 12 metrów i osiągał 6 ton, a nawet więcej wagi. I widzimy tutaj potrafił faktycznie, wspierając się na ogonie, potrafił stać na dwóch nogach. O tym dopiero dziś wiemy, tymczasem ten starożytny prawdopodobnie rysownik, który wykonał ten rysunek, wiedział, że to zwierzę było w stanie stać w takiej pozycji, ale podpierając się ogonem. To, co dopiero relatywnie niedawno my wiemy na skutek badań paleograficznych. A może jeszcze tutaj zacytuję wypowiedź doktora Hubbarda. Powiedział on tak: fakt, że jakiś prehistoryczny człowiek wykonał rysunek dinozaura na ścianach tego kanionu, wywraca do góry nogami nasze teorie o pochodzeniu ludzkości. Pionowa poza tego zwierzęcia, wspartego o swój ogon, wydaje się wskazywać na to, że prehistoryczny artysta widział je żywe. Drugi przykład. Gdybyście Państwo byli w Narodowym Parku Naturalnych Mostów w Utah, warto, tam znajdują się petroglify datowane na jakieś 1500 lat przed naszymi czasami, czy 1000 lat przed naszymi czasami. I najbardziej intrygujący z tych petroglifów znajduje się pod mostem skalnym o rozpiętości 58 metrów i tam na wysokości około 3 metrów znajduje się fascynujący rysunek przedstawiający apatozaura i stojącego obok człowieka. Apatozaur, niegdyś nazywany brontozaurem, stał się znany naszej cywilizacji dopiero w 1879 roku. Skąd dawni mieszkańcy Ameryki wiedzieli, jak wyglądały dinozaury? Apatozaur był jednym z największych zwierząt, jakie kiedykolwiek chodziły po ziemi. Osiągał ponad 20 metrów wysokości, długości, przeszło 24 tony wagi i spożywał zapewne około 2 ton roślinności dziennie. Tu jest jego czaszka. A więc potężne, potężne zwierzę. Co ciekawe, kiedyś uważano, że apatozaury nie potrafiły wyciągnąć w górę swojej długiej szyi, ponieważ ich serce nie byłoby zdolne dotlenić mózgu. Ale nowsze badania wykazały, że trzymały one szyję pod kątem 45 stopni
i głowę lekko opuszczoną, dokładnie tak, jak to pokazał ten autor tego petroglifu, wykonanego setki lat temu. Jak napisał Francis Burns, specjalista od amerykańskich rysunków skalnych, petroglif z Parku Naturalnych Mostów posiada zdumiewające podobieństwo do dinozaura, a konkretnie do brontozaura, z jego niewielką głową, długim ogonem i szyją. I ten sam autor zauważył, że takie anomalie rzucają cień wątpliwości na niepewne metody datowania stosowane przez archeologów. Mógłbym tutaj pokazać wiele więcej zabytków i pokażę jeszcze sporo, ale nie wszystkie, które są, ale to warto zobaczyć. Z kolei, gdybyście Państwo byli w Muzeum Egipskim w Kairze, to warto zobaczyć tą paletę Narmera, która pochodzi z trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. I również tutaj widzimy zwierzęta o bardzo długich szyjach, które przypominają właśnie apatozaury. Widziałem również w Muzeum w Luwrze, z kolei ten odcisk pieczęci z Uruk, też datowany na trzecie tysiąclecie przed naszą erą. I również tu widzimy te zwierzęta z długimi szyjami. Nie wiemy, czy to one w ten sposób, tak jak jelenie, walczyły o dominację, czy też może to były jakieś spółkujące się akty, które prowadziły do spółkowania, nie wiemy. Nie znamy zwyczajów tych zwierząt, ale ewidentnie ci ludzie, którzy wykonywali te rysunki, znali je. To jest fascynująca historia, a mianowicie świątynia Ta Prom w Kambodży. To jest część tego wielkiego kompleksu świątynnego w Angkor. Interesuje nas tutaj płaskorzeźba ze świątyni Ta Prom, gdzie w narożniku znajdują się różne zwierzęta w takich rondach i w jednym z nich jest płaskorzeźba pokazująca stegozaura. Stegozaury to były roślinożerne dinozaury, osiągały około 9 metrów długości, 4 metry wysokości i 2-3 tony wagi. Wzdłuż grzbietu miały one imponujące takie płyty kostne, które sięgały około metra wysokości. Kiedyś sądzono, że te płyty służyły tym zwierzętom do obrony i dlatego ukazywano je w taki spiczasty sposób, ale obecnie sądzi się raczej, że służyły one jako baterie słoneczne do odprowadzania nadmiaru ciepła z organizmu w czasie upałów, a także do stabilizowania temperatury ciała i dlatego najprawdopodobniej miały one raczej taki kształt niż ten. Claude Jacques, znany uczony francuski, który badał Angkor przez dziesiątki lat, opublikował książkę o tym miejscu wraz z fotografem Michaelem Friedmanem, który pracował w Angkor przez 10 lat. I w tej książce napisali, że płaskorzeźba stanowi, cytuję, bardzo przekonujące wyobrażenie stegozaura. Ta świątynia pochodzi z XII wieku. Kolejne ciekawe przykłady pochodzą z Chin. Wyobrażenia smoków przypominających dinozaury z Chin są dość częste. Tutaj możemy zobaczyć rzeźbę, która wydaje się przedstawiać owiraptora. Widzimy, miał on bardzo silny dziób, miał on długie kończyny zakończone pazurami, miał grzebień na czaszce i dość długi ogon. I wszystkie te cechy znajdziemy w tej chińskiej rzeźbie, która pochodzi mniej więcej z III, II, I wieku przed naszą erą. Inna chińska rzeźba, która pochodzi z drugiego tysiąclecia przed naszą erą, również wydaje się przedstawiać dinozaura. Jest wykonana z jadaitu i przypomina zaurolofa z rodziny dinozaurów kaczodziobych, o których już wspominaliśmy wcześniej. I na rzeźbie widać szeroki dziób, widać narośl na czubku głowy, widać ten wysoki grzebień na grzbiecie. Widać również linie, które imitują co? Imitują łuski, tak jest. Łuski pancerza. A więc ktoś bardzo wiernie odzwierciedlił zaurolofa, dinozaura, który poruszał się na dwóch tylnych nogach, trochę tak jak kangur.
I jego szczątki odnaleziono, co ciekawe, w Chinach i Mongolii, a więc na tych terenach, skąd pochodzi ta rzeźba, datowana na drugie tysiąclecie przed naszą erą. Tyle, że według oficjalnej teorii ewolucjonistycznej to zwierzę wymarło 65 milionów lat temu. Coś się tutaj nie zgadza, prawda? Jeszcze jeden ciekawy przykład pochodzi z Francji, gdzie jest wiele różnych jaskiń, których ściany pokrywają wyobrażenia zwierząt wykonane przez wczesnego człowieka. I w jednej z nich, to jest jaskinia Bernifel, znajduje się intrygująca scena. Scena walki między mamutem a czymś przypominającym dinozaura. Ich podobizny wyrzeźbiono w skale i podkolorowano czerwoną ochrą. Mamuty podobne do wyobrażonego tutaj, są dosyć częste w grotach europejskich, w jaskiniach zamieszkałych przez wczesnego człowieka. Były one dosyć częstym zjawiskiem. No i mamy tutaj charakterystyczne ich cechy, włącznie z tym guzem tłuszczu, z przodu czaszki, także nie ma wątpliwości, że chodzi o mamuta. Natomiast kto jest przeciwnikiem tego mamuta? Bo oba te zwierzęta są ukazane w akcie walki z sobą. Czy jest to dinozaur? Co wskazuje na gada? Oko z oczodołem skierowanym w dół, nozdrza ulokowane na końcu pyska, tak jak u krokodyla, górna szczęka dłuższa od dolnej, brak długich zębów wystających poza paszczę, luźna skóra podgardla, dwie krótkie przednie kończyny, tutaj widzimy jedną nawet ewidentnie ze szponem, druga jest ułamana. O jakiego dinozaura mogło chodzić? Walka z mamutem sugeruje, że był to mięsożerny dinozaur, a jego krótkie przednie kończyny oraz pochylona do przodu sylwetka zdradza, że był to dwunożny dinozaur z rodziny teropodów, z której wywodził się m.in. tyranozaur. Czy człowiek, który wykonał jego podobiznę, widział go? Czy też może znał go z opowiadań albo z wcześniejszych wyobrażeń? Tego nie wiemy. Ale wizerunek z groty Bernifel potwierdza, że ludzie żyli kiedyś razem z dinozaurami. Do tej jaskini nie można wejść. Wejście do niej jest przez rząd zamknięte, zablokowane. Nie wiemy, czy to jest może powód tego, że tej jaskini akurat nie można zwiedzać. Może tak być. Gdybyście Państwo byli w Muzeum Brytyjskim w Londynie, warto zobaczyć wystawę poświęconą królewskiemu grobowcowi odkrytemu w 1939 roku z Sutton Hoo w pobliżu Woodbridge w Anglii. Tam we wnętrzu grobowca znajdującego się w kopcu pochodzącego z VII wieku naszej ery znaleziono wiele bardzo fajnych, pięknie wykonanych przedmiotów ze złota i wśród nich szczególną uwagę zwraca to inkrustowane okucie tarczy. I na tej tarczy widnieje stylizowana podobizna latającego gada, który przypomina pterodaktyla. Widzicie Państwo uzębienie jego paszczy? Widzicie Państwo złożone długie skrzydła, złożone wzdłuż tułowia? Dawni mieszkańcy Wysp Brytyjskich nazywali tego latającego jaszczura, nazywali go witfloga. Wit to znaczy, odnosi się do rozpiętość skrzydeł, natomiast floga oznacza istotę latającą. I słynny gocki bohater Beowulf zabił takiego latającego gada w VI wieku naszej ery. O tym opowiada saga o Beowulfie, która nosi wszelkie znamiona historyczności, włącznie z postaciami, które jak się okazuje teraz, bo dotarliśmy do pewnych dawnych dokumentów, żyły w tym czasie istotnie. Także wiele wskazuje na to, że Beowulf był faktycznie mocarzem, który żył. Posiadał niesamowitą siłę w rękach i jego imię, co oznacza Beowulf, czyli dosłownie wilk na pszczoły albo na osy, czyli niedźwiedź, prawda? Także miał niedźwiedzią siłę. I co ciekawe, on zginął w walce z tym latającym potworem, ale zabił go razem ze swoim kompanem i sam zginął od wyziewów trujących tego potwora, ale wcześniej zabił dwunożnego, drapieżnego, mięsożernego
dinozaura i w jakiś sposób go pokonał, co ciekawe. Otóż wyrwał mu przednią, tą przednią krótką łapę i to zwierzę się po prostu wykrwawiło. Także odniósł zwycięstwo. Zwycięstwo i być może odkrył pewien sekret, który znali wcześniejsi łowcy smoków, tych wielkich potworów. Tutaj widzimy babilońską pieczęć, która najprawdopodobniej ukazuje Gilgamesza, takiego starożytnego mocarza babilońskiego. I proszę zauważyć, że on też w jakiś sposób chce pokonać tego dinozaura. Proszę zauważyć, że on tak samo jak Beowulf, to był jedyny słaby punkt tych zwierząt. Ta krótka, słaba przednia łapa. I proszę zobaczyć, co on robi. Chwyta to zwierzę za tą krótką łapę, a tutaj co trzyma? Tu trzyma jakiś taki siekacz, ewidentnie po to, żeby ją odciąć. Te zwierzęta takie, które mają cechy dinozaurów, nazywano w przeszłości smokami. I proszę popatrzeć na czaszkę Stygi Molocha z Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie. Czy ona nie przypomina smoka? Tak sobie ludzie wyobrażali i czy przedstawiali smoki. I faktycznie niektóre dinozaury wyglądały, miały ten wygląd. I tutaj widzimy czaszkę kolejnego dinozaura, Dracorex, również przypominającego smoka. A więc czy te smoki przedzierżyły się w dinozaury? A więc to, co my dzisiaj nazywamy dinozaurami, czy to były te dawne smoki, o których jest tyle legend? Wiele na to wskazuje. Tak, grzmotu. Czy mogło chodzić o pterozaura? Latające gady, bo słowo pteron greckie to znaczy skrzydło, a sauros to jest jaszczur, a więc latające jaszczury, miały w pełni uzębione szczęki, miały długie ogony i budową ciała przypominały dwunożnego dinozaura. Długie i wąskie skrzydła mogły składać w locie wzdłuż swojego ciała, tak jak widzieliśmy na tej tarczy z czasów saksońskich. I dzięki temu te zwierzęta były bardzo szybkie i bardzo zwrotne. Ich kości w środku były puste, także były dosyć lekkie. Miały też ażurowe czaszki, często wydłużone, a także takie grzebienie kostne na czaszce. W 1890 roku dwóch kowbojów z Arizony zabiło latające stworzenie o skrzydłach ogromnej rozpiętości, które przypominało gada, bo według ich opisu jego skóra była gładka, skrzydła jak u nietoperza, bez piór, a paszcza była uzębiona i przypominała paszczę aligatora. Także z opisu przypomina pterodaktyla. Indianie nazywali tego ptaka ptakiem grzmotu. Do dzisiaj ta nazwa funkcjonuje tutaj w Stanach, Thunderbird, bo te potężne skrzydła ponoć wydawały dźwięk, który kojarzył się z grzmotem. I pamięć o tych gigantycznych ptakach zachowała się na rysunkach skalnych, a także tutaj w Muzeum Manitou Springs w stanie Colorado znajduje się taki indiański przedmiot, który budzi wiele pytań. Był on używany w ceremoniach religijnych, a przypomina on głowę Pteranodona, jednego z największych latających gadów, którego noga była tak wysoka jak dorosły człowiek, a rozpiętość skrzydeł dochodziła do 12 metrów. I tutaj, gdybyście Państwo byli w stanie Utah, w San Rafael, jest też bardzo interesujące wyobrażenie, rysunek skalny, piktogram przedstawiający pterozaura, którego rozpiętość skrzydeł wynosiła około 12 metrów. Rysunek ten został wykonany czerwonym pigmentem i jego twórcami byli prawdopodobnie Indianie z prekolumbijskiej kultury, którzy żyli w podobnym czasie jak Anasazi, którzy wykonali prawdopodobnie ten wcześniejszy petroglif wyobrażający apatozaura obok człowieka, który pokazywałem wcześniej. Z Palestyny pochodzi kilka starożytnych pieczęci. Tu mamy model pterozaura, więc proszę zobaczyć, jak niebezpieczne mogło być to zwierzę. Paszcza uzębiona nadlatywało z powietrza, więc było w stanie
porwać nawet duże zwierzę w powietrze, jak zaraz zobaczymy na pewnych przykładach. A zobaczmy tutaj pieczęcie. To jest pieczęć odkryta w Izraelu, pochodząca z czasów starożytnych. I rysunek pokazuje zwierzę, które latające, które próbuje porwać czy dopada koziorożca. Widzimy też otwarty pysk. A czy mogło chodzić o pterozaura również? Na drugim rysunku z kolei widzimy ninurtę. To prawdopodobnie chodzi o. Prawdopodobnie jest to inne imię Nimroda, który również poluje na gryfa, prawda? Czyli też taki latający stwór przypominający dinozaura. I w Piśmie Świętym mamy taki ciekawy tekst w Księdze Izajasza, 30 rozdział, werset 6, gdzie czytamy o latającym smoku. Także tak jak wspomniałem wcześniej, nazywano te zwierzęta smokami. Tutaj występuje takie słowo hebrajskie kerec. Możemy zobaczyć cechy tego zwierzęcia, które kojarzą się z dinozaurem. Na przykład jego ogon jest zakończony tak zwaną brzechwą kierunkową. I ta brzechwa kierunkowa pomagała temu zwierzęciu w lataniu. A właśnie wyposażone w nią były pterozaury. Na jego głowie widać też grzebień, albo są to rogi, no i to były charakterystyczne cechy latających dinozaurów. To kółko też może znaczyć właśnie otwartą paszczę. Pterozaury, tak jak wspomniałem, miały paszczę uzębioną, podobnie jak krokodyle. A tutaj z kolei mamy skrzydła tego węża z dyskiem słonecznym pochodzącego z Egiptu, a więc też latający wąż. I takich historii o latających wężach, latających smokach, które stanowiły zagrożenie dla ludzi, zagrożenie dla zwierząt, opowiada wiele legend i starogermańskich, i również żydowskie i perskie podania mówią o ptakach, które potrafiły porywać nawet słonie i nosorożce na pożywienie dla swoich młodych. Lukan, starożytny pisarz, napisał, że w Etiopii żyły skrzydlate i jadowite smoki emanujące złociste światło. A więc miały taką charakterystykę, że emanowały światło. I napisał, że one napadały na zwierzęta z powietrza, nawet na tak duże zwierzęta jak byki czy słonie. Marco Polo napisał również, że na Madagaskarze pojawiał się co jakiś czas ogromny ptak, róg, który potrafił porwać w szponach duże zwierzę i spuścić je z dużej wysokości, aby je zabić, po czym karmił się jego mięsem. W Europie również zachowało się wiele takich historii o latających smokach. W VI wieku żył we Francji skrzydlaty smok La Grande Joule, który miał swoje leże w grotach nad rzeką Clain w pobliżu Poitiers. I historia mówi, że dotarł pod ziemiami do piwnic żeńskiego klasztoru, gdzie pożarł zakonnicę, która schodziła po prowiant. Później sobie jakoś z nim poradzono, ale budził on wielki strach wśród mieszkańców. Jeszcze w 1691 roku w jaskini pod Rzymem żył smok, który był postrachem całej okolicy. Mówimy o XVII wieku, także relatywnie niedawne czasy. Ten rysunek wykonał artysta Cornelis Meyer pod koniec XVII wieku. I widać na tym rysunku wiele cech pterozaurów, w tym narośl na głowie, uzębioną paszczę, błoniaste skrzydła jak u nietoperza, długi ogon. I skrzydła są narysowane prawidłowo w stosunku do pięciopalczastych kończyn. My to wiemy dzięki skamielinom skafognata. Ale skąd taka wiedza w XVII wieku, kiedy ludzie nie mieli żadnego pojęcia o paleontografii? Rysunek ten zawiera tak wiele szczegółów anatomicznych skafognata, że mógł go wykonać chyba tylko ktoś, kto widział to zwierzę żywym albo wkrótce po śmierci tego zwierzęcia. I niektóre z tych latających dinozaurów były potężne, jak już wspomniałem. Niektóre miały rozpiętość skrzydeł 12 metrów, a tutaj mamy największego z nich, a mianowicie Quetzalcoatla, pterozaura, który
dochodził do 100 kg wagi, jego czaszka miała 3 metry długości, a rozpiętość skrzydeł około 15 metrów. A więc był większy niż nie jeden samolot. Oczywiście nie wszystkie latające dinozaury były tak duże, na przykład skrzydła pterodaktyla czy ramforynchusa mierzyły zaledwie około 1 metra. Istnieją współczesne sprawozdania z okolicy Nowej Gwinei o takim latającym ptaku. I co ciekawe, w tych sprawozdaniach pojawia się właśnie też ten element, o którym wspomniał starożytny pisarz Lukan, a mianowicie bioluminescencji, a mianowicie tego światła, które one wytwarzają. Misjonarze, którzy w ostatnich kilkudziesięciu latach mieszkali w dżungli Nowej Gwinei i na okolicznych wyspach, widywali latające stworzenie dobrze znane miejscowej ludności, które nosi nazwę Roupen, ale nazywane jest też inaczej przez miejscowych, na przykład nazywają je smokiem panującym nad morzem i nad ziemią, nazywają je spadającą gwiazdą, dlatego że to światło, które ono emanuje, trochę przypomina gwiazdę, która spada. I Roupen spędza dni w kryjówce w trudno dostępnych miejscach, a lata najczęściej nocą. I wielu świadków widziało, że w czasie lotu emanuje on to światło i przypomina spadającą gwiazdę. Mój znajomy ze Stanów Zjednoczonych, David Woodsell, który od lat bada sprawę żyjących pterozaurów, widział to stworzenie na wyspie Umboj w 2004 roku i opisał emitowane przez nie światło jako podobne do żółtej latarni świecącej węgle. Z kolei Paul Nation nagrał na wideo to żarzące światło dwóch przelatujących osobników w pobliżu wioski Tawa, położonej nieopodal grzbietu gór, gdzie te ptaki mają swoją kryjówkę. Według miejscowych ten Roupen podczas swojego lotu upuszcza nieco wydzieliny, która jeśli spadnie na skórę człowieka, to parzy ją. I co ciekawe, o podobnej wydzielinie wspomniał starożytny autor Claudiusz Elian, który żył w II-III wieku i napisał takie dzieło o zwierzętach. I w tej książce pisał, cytuję, o skrzydlatych wężach, które nie pojawiają się za dnia, lecz nocą, a wydzielają urynę, która powoduje owrzodziałe rany na ciele tego, na którego kapnie. Ten Roupen wyglądem i dietą, bo też miejscowi wiedzą, jaką on dietą się karmi, przypomina pterozaury, zwłaszcza właśnie tego ramforyncha, którego cechowały błoniste skrzydła, długa szczęka z ostrymi zębami, długi ogon zakończony brzechwą kierunkową w kształcie rąbu. Także te podobieństwa między pterozaurami a latającymi gadami ze starożytnych, średniowiecznych i współczesnych relacji o latających gadach poświadczają, że dinozaury istniały na Ziemi w tym samym czasie, co ludzie. A więc tak jak czytamy w Księdze Rodzaju, że wszystko zostało stworzone w jednym czasie, a zatem ludzie i dinozaury żyli w podobnym czasie. A w związku z tym można by uznać, że największy argument na rzecz teorii ewolucji, którym są właśnie dinozaury, świadczy przeciwko niej. Wiele legend z przeszłości opowiada o dinozaurach, ale nazywając je smokami. I do dziś mamy smoki na fladze chińskiej, walijskiej, skąd one się tam wzięły. Wiele historii z tych regionów pochodzących właśnie mówi o smokach. Najbardziej nam chyba znana to jest historia o świętym Jerzym, który zabija smoka na terenie Wielkiej Brytanii. I wielu z Państwa może myśli, że jest to legendarna postać, ale ten człowiek był historyczną postacią. Żył on w czasach prześladowań dioklecjańskich, które miały miejsce na przełomie III-IV wieku, gdzie zginęło wielu chrześcijan i on przeżył je i następnie udał się do Wielkiej Brytanii i tam rozprawił się z takim właśnie stworzeniem. O jakie stworzenia mogło chodzić? Zazwyczaj żyły one, zgodnie z tymi legendami, nawet i tą krakowską, prawda? Bo tam też mamy smoczą jamę, kto był na Wawelu, prawda? Według tej legendy też żył tam smok w grocie.
Więc to jest interesujące, bo odkryto szczątki tak zwanego baryonyksa i zazwyczaj odkrywa się je przy rzekach. Dinozaur lubił żywić się rybami, ale nie tylko. One były mięsożerne, mogły jeść wszystko i żyły w jaskiniach, gdzie przez cały rok panowała podobna temperatura i dzięki temu one mogły w takich warunkach przetrwać. Tak więc historia o smoku wawelskim najprawdopodobniej jest prawdziwa. Zresztą to nie jest jedyna historia z polskiego terenu o smokach, które zostały konane. Na terenie Polski rzeczywiście żyło wiele dinozaurów. Do niedawna nasi uczeni jeździli do Mongolii, żeby badać skamieniałości dinozaurów, a okazuje się, że na terenie Polski żyło wiele dinozaurów, a więc te historie o smokach wcale nie muszą być legendami, ale mogą faktycznie mieć za sobą historyczną rzeczywistość. Wspomnę jeszcze o ciekawym odkryciu Alvina Delka, a mianowicie odkryciu, które pokazuje odcisk śladu dinozaura i człowieka na tej samej skale. W 2008 roku niewielkie muzeum kreacjonistyczne w Glen Rose dołożyło tę skałę do swojej kolekcji. Odkrył ją Alvin Delk około 2000 roku. Skała mierzy 75 cm na 60, waży 70 kg i tak jak wspomniałem, widać na niej odcisk ludzki 28-centymetrowej stopy, a także odcisk pozostawiony przez dinozaura, którego nazywamy akrokantozaurem. Akrokantozaur według przyjętych poglądów żył w Ameryce Południowej w okresie kredy, a więc około 100 milionów lat temu. Dochodził 12 metrów długości, 3 ton wagi i w okolicy Palaxy River, właśnie tam, gdzie Del odkrył tą skałę, jest bardzo wiele tropów właśnie tego dinozaura. Carl Bauth, dyrektor tego muzeum, zabrał tą skałę do laboratorium w ośrodku medycznym w Glen Rose, gdzie poddano ją tomografii komputerowej, aby stwierdzić, czy odciski te nie są aby wyrzeźbione, bo i takowe się zdarzały w przeszłości na tym terenie. Sprzedawano właśnie takie wyrzeźbione odciski za dobre pieniądze. W skale oczywiście można wyrzeźbić każde ślady, ale jednego się nie da zrobić. Nie da się zagęścić materiału pod tymi śladami. Kiedy występuje zagęszczony materiał pod śladami, to znaczy, że ślad został wykonany w sposób naturalny, niewyrzeźbiony. No i te ślady mają materiał zagęszczony pod sobą, a struktura tego kamienia jest pofałdowana. Czym dla teorii ewolucji byłby odcisk ludzki obok śladów dinozaura? Ewolucjonistyczny uczony James Monroe powiedział tak: ludzkie odciski w odległej geologicznie warstwie bez wątpienia zachwiałyby wieloma przyjętymi koncepcjami geologicznymi. Zaś wykładowcy geologii David Milne i Steven Schaffersman napisali bez ogródek: taki potwierdzony przypadek poważnie zachwiałby przyjętym wyjaśnieniem biologicznej i geologicznej historii, wspierając kreacjonizm i katastrofizm. Wyobrażenia dinozaurów pozostawione przez dawne kultury w różnych miejscach świata, a przecież widzieliśmy i Kambodżę, i Chiny, i Egipt, i Mezopotamię, i Skandynawię, i wiele innych, sugerują, również Amerykę Północną, prawda, sugerują, że ludzie współistnieli niegdyś na Ziemi z tymi potężnymi stworzeniami, jakimi były dinozaury. A to stawia teorię ewolucji pod wielkim znakiem zapytania. Natomiast świadczy za prawdziwością biblijnej relacji o początkach ludzi i zwierząt. Ale w jaki sposób te wielkie stworzenia przeżyły potop? No bo skoro jeszcze ludzie widzieli je, prawda, czy nawet walczyli z nimi, tak jak Beowulf, czy Ninurta, czy Gilgamesz, no to znaczy, że one musiały przeżyć potop. W jaki sposób?
Czytamy w Piśmie Świętym, że Noe miał zabrać do arki poparze wszystkich lądowych zwierząt. Jeśli poparze wszystkich lądowych zwierząt, a wczoraj mówiliśmy, że chodziło o rodzaje zwierząt, nie o gatunki. Także nie chodziło o wszystkie gatunki, które dzisiaj istnieją, tylko o rodzaje, z których te gatunki się wyłoniły na przestrzeni dziejów. Jeśli Noe miał zabrać wszystkie te rodzaje, no to również i dinozaury, prawda, lądowe. Czy tak duże zwierzęta mogły zmieścić się w arce? Nieraz pada pytanie. Dlatego, że ludzie za sprawą fabuł puszczanych przez Hollywood wyobrażają sobie, że wszystkie dinozaury były gigantami. Tymczasem z kilkuset gatunków dinozaurów tylko około setki dochodzi do wagi 10 ton lub więcej, a taką wagę osiągają one dopiero kiedy mają wiele lat życia, bo dinozaury, jak gady, rosną przez całe życie. Także dinozaury, zwróćmy też uwagę na to, wykluwały się z jajek. I nawet największe dinozaury, takie jak apatozaur na przykład, wykluwały się z jajka wielkości piłki i przybierały na wadze około 1 tony rocznie. Dlatego też w ciągu pierwszych lat życia nawet największe z dinozaurów były mniejsze niż słoń. I jaki problem? W starożytności ludzie przewozili słonie, Rzymianie, Grecy przewozili słonie i inne wielkie zwierzęta. Także również Noe mógł przewozić nawet te największe dinozaury pod warunkiem, że one były młodocianymi. No ale jakie inne miałby zabrać do arki? Chyba nie staruszków, skoro celem było to, żeby się rozmnażały, prawda? No to na pewno zabrał młodociane osobniki, które ważyły niewiele. Także było to możliwe. Proszę zauważyć, że wiele dinozaurów było małych rozmiarem. Na przykład kopsognat. To były dinozaury wielkości, nie wiem, koguta, indyka. Tutaj sauropod wielkości dużego psa, powiedzmy. A więc większość dinozaurów była małych rozmiarów. Także średnia, gdybyśmy wzięli średnią, to prawdopodobnie nie wyszłaby dużo większa od owcy. A Biblia podaje rozmiary i zanurzenie arki, co pozwala nam obliczyć jej ładowność na 11 tysięcy ton. I australijski uczony John Woodmorapy obliczył, że masa zwierząt, zakładając, że były to młode osobniki, włącznie ze wszystkimi dinozaurami, wynosiła na początku potopu zaledwie 111 ton, a przy końcu 411 ton. Także czterokrotnie więcej, ale z drugiej strony te zwierzęta spożyły żywność, którą miał na statku, a więc zmniejszyła się masa żywności, która na początku ważyła powiedzmy około 2000 ton, a także zmniejszyła się masa wody, którą prawdopodobnie Noe miał również na statku, a więc liczmy 4000 ton. Także zwierzęta zajmowały w arce około 46% powierzchni, żywność około 15%, a woda około 9%. I cały ten ładunek wynosił około 7000 ton, ale wyporność statku Noego, którą można obliczyć, była prawie dwukrotnie większa. A zatem arka mogłaby zabrać na pokład jeszcze jakieś 6000 ton ładunku. A więc z całą pewnością było tam dość miejsca, aby zabrać na pokład również i dinozaury, pod warunkiem, że były to młodociane osobniki. Natomiast kiedy dinozaury wyszły z arki, to wyszły na zupełnie inny świat od tego, który panował przed potopem. Dlatego, że znajdujemy skamieniałości dinozaurów na całym świecie, co pokazuje, że żywność była bardzo obfita na całym świecie. I znajdujemy też przypadki czy przykłady takiego gigantyzmu wśród roślin i wśród zwierząt. A więc te warunki musiały być
inne zupełnie niż obecnie. Tej żywności, tej roślinności było bardzo dużo, była bujna i podobny klimat panował na terenie całej ziemi. Dlatego też te zwierzęta mogły dochodzić do tak ogromnych rozmiarów i mogło być ich tak wiele. Natomiast po potopie, kiedy klimat się zmienił, stał się niesprzyjający dla tych zwierząt, które chłoną temperaturę całym swoim ciałem, a więc kiedy temperatura nocą spada, ich całe ciało przez to też traciło na temperaturze i one nie były w stanie przetrwać takiej zmiany klimatu, a przecież w większości terenów świata taki jest właśnie klimat, że temperatura zmienia się, jeśli nie z dnia na dzień, to przynajmniej z pory roku na porę roku. I dlatego intrygujące jest to, że te wszystkie legendy o smokach plasują te smoki właśnie w takich miejscach jak groty czy jaskinie, gdzie temperatura przez cały rok jest podobna i w takich warunkach one mogły przeżyć. To dodaje wiarygodności tej relacji. No i warunki życia przed potopem sprzyjały wzrostowi, sprzyjały też długowieczności i też czytamy, że ludzie żyli znacznie dłużej i kiedy odnajdujemy kości dinozaurów, które są w innych warstwach niż osadowe, to również widzimy, że to były kolosalne zwierzęta, więc one żyły bardzo długo, bo one tak długo jak żyją, tak długo rosną. Także to wszystko, drodzy Państwo, potwierdza nam biblijną relację, natomiast stoi w pewnej sprzeczności z głównymi założeniami teorii ewolucji. Zwłaszcza to, że według niej dinozaury wyginęły około 70 milionów lat temu. Tymczasem na całym świecie, jak pokazałem kilka przykładów, a wcale nie pokazałem wszystkich, bo nasz czas jest ograniczony, dowodzą one, że ludzie znali dinozaury z autopsji.